Dzień dobry, witamy ponownie u Krzysztofa Wilickiego. Ostatnią rozmowę skończyliśmy, że spędziłem w górach 9 lat, więc tego się nie da zawrzeć w tym summitowym wywiadzie. Więc wróciliśmy. Wiem, że się na pewno bardzo cieszysz, bo zabieramy kolejne środowe popołudnie. No ale chęć tego, żeby posłuchać jeszcze twojej historii, no jest tak wielka, że no musieliśmy wrócić. Może nie wielka, ale długa. No, jak mówiłem, można tego słuchać nieskończoność. Zaczynaliśmy ostatnio o wypadku, że byłeś na skałkach, miałeś problemy z kręgosłupem, uciekałeś ze szpitala, ale powiedziałeś, że miałeś jeszcze jeden wypadek i potem pojechałeś w Himalaje. To może od tej historii zaczniemy. No ja myślę, że kręgosłupy to jest taka przypadłość wielu ludzi wspinających się. Pamiętam, jak byliśmy na badaniach kiedyś w Szwajcarii u takiego profesora, który się zajmował medycyną górską. On robił tam badania na 10 alpinistach z Europy, w tym na trójce Polaków, też Wanda Rutkiewicz była, Jurek Kuczka i ja. No, on wybrał ludzi, którzy często przebywali bez użycia tlenu, powyżej 8 tysięcy. No, tam takie badania różne, na głowę, że tak powiem, i na inne. I pamiętam, w jego gabinecie byłem bardzo zaskoczony, bo zamiast portretów to wisiały kręgosłupy. Mówi, to jest moja wystawa, mówi. Po prostu kręgosłup Loretana, mój, Kukuczki, innych ludzi. Po prostu jako, prawda, taką, miał galerię w postaci zdjęć kręgosłupów, prawda? A byłem tam wtedy jeszcze na tych badaniach przed wypadkiem. Natomiast drugi wypadek zdarzył się 31 sierpnia, a ja tam byłem wcześniej, w maju. I on chciał jeszcze dokończyć te badania, jeszcze jak się dowiedział, że miałem wypadek, to mówi, to przyjedź, zrobimy badania, prawda? Co ci tam jest, bo ja miałem cały czas zawroty głowy. Jak wstawałem z łóżka, to musiałem tak na raty wstać pomału, najpierw usiąść, potem jakby tak nagle wstał, to bym się przewrócił. No ale już tam to wstrząśnienie już takie nie wchodziło w rachubę, bo to za długo trwało. No ja się obawiałem, że coś tam z tą głową jest, tak. No ale po tych badaniach oczywiście okazało się, że nie jest tak źle, że wróciłem do kraju, wszystko minęło. Wypiliśmy tam chyba skrzynkę wina z profesorem, więc może to pomogło, nie wiem. Minęło nagle. A mówią, że alkohol szkodzi zdrowiu. Tak, ale to był już koniec września czy jakoś październik, a ja byłem jednocześnie w tym roku, czyli to jest 88 rok. Belgowie nas zaprosili, którzy jechali na Mount Everest, chcieli zdobywać Everest zimą. I chcieli nas zaprosić, czyli Leszka Cichego, mojego partnera wtedy, i Zawadę, no żebyśmy dołączyli do ich wyprawy, no żebyśmy jako doświadczeni zimowi, prawda, wojownicy pomogli im w zdobyciu Everestu zimą. My oczywiście się zgodziliśmy, stawiając tylko warunek, że żeby wykupili nam zezwolenie na lotce, czyli to jest czwarty szczyt ziemi, który jest bardzo blisko Everestu, prawda, jest ta sama baza. Więc my oczywiście sobie wymyśliliśmy, że dobra, możemy tam pomagać im, ale będziemy myśleć o lotce, które nie było zdobyte zimą, prawda? No i tak prawdę mówiąc się stało, tyle że koledzy polecieli, ja jakoś nie miałem, miałem strach po prostu, jak lecieć z tym gorsetem, bo miałem teraz taki gorset gumowo-metalowy, otrzymałem po tym wypadku. A to gorset na całą szyję miałeś? Nie, od pachwiny do tam, na całą klatkę, tak. No, lekarzowi się bałem powiedzieć, oczywiście nic nie powiedziałem. Żona pokazała mi, że mam coś z głową i poleciałem z tym gorsetem, bo pomyślałem, że taka gratka, lotce niezdobyte zimą, no to nie z Afryką, bo nic nie musieliśmy płacić, nic zorganizować, byliśmy zaproszeni do tej wyprawy. Jakiej ekipy byliście z Polski? No, Cichy, Zawada i ja. Cichy, Zawada, ale to co Andrzej Zawada nie powiedział, Krzysiu, ale ty masz gorset, to chyba coś nie w porządku. Oni polecili, nie, oni 8 polecili tysięcy, wcześniej. Jedziemy w Himalaje, oni, ty jesteś w gorsecie. Oni polecieli wcześniej, ja później poleciałem, bo oni nie byli pewni, że ja dolecę. Ale doleciałem, przyszedłem do bazy, no i trzeba było coś tam robić. Belgowie w końcu z 800 chyba się wycofali z tego Everestu, mieli tam szerpów kilku. Bardzo mnie interesuje reakcja Andrzeja Zawady, jak się zobaczy w tym gorsecie. Nie, Zawada, on wiedział, że mam coś z głową, więc jakoś tak do tego podszedł. Nie, Andrzej pod tym względem był fajny. Gościu po prostu. No i Belgowie oczywiście zrezygnowali w końcu z tego Everestu. My poprosiliśmy ich, żeby nam zostawili w bazie jakieś namioty, żebyśmy mogli zostać dłużej, oni się zgodzili. No i tak się stało, że zostaliśmy w czwórkę, w czworo właściwie, bo jedna z dziewczyn belgijskich postanowiła jakoś zostać z nami, jakoś poczuła bluesa do nas. I chłopcy Belgowie zeszli, a ona została z nami, czyli było nas czworo. I oczywiście myśleliśmy już tylko o lotce. Co prawda pewnie Ingrid myślała o Everestie, zresztą potem chyba
Kilka lat później zdobyła Everest z Robem Hallem właśnie. Ale wtedy no, wiedziała, że my chcemy na lotce, no więc poszliśmy na lotce. Ponieważ droga jest wspólna do pewnej wysokości, szczególnie do kotła zachodniego, na 6500, 6600. No, moi przyjaciele się trochę źle czuli. Leszek coś narzekał na gardło, Ingrid się trochę źle czuła, Andrzej już tak nie bardzo chciał gdzieś iść. A tak się złożyło, że to był koniec grudnia, była śliczna pogoda, znaczy śliczna, nie wiało. Lekki wiatr był, zimno było jak cholera, ale nie było silnego huraganu. I pomyślałem sobie, to taka okazja, to trzeba spróbować. No i tak zawada, oczywiście pewnie myślał, że spróbuję i wrócę, nie? Ja mówię, Andrzej, no spróbuję, no. Jak nie dam rady, to wrócę, nie? No dobra. Doszedłem 30 grudnia do porzuconych dwóch namiotów, takich po Belgach, co zostały w obozie trzecim, na 7300. Już były podziurawione, bo to było dosyć, był dosyć taki odstęp czasu między ich działalnością a naszą. Ale tak skleciłem z tych dwóch namiotów, zrobiłem jeden. Przesiedziałem tam, gotowałem sobie coś i następnego dnia ruszyłem do szczytu. Samotnie też nie byłem pewien, Z czy jakiej dam radę. wysokości to jest, mniej Z więcej? 7300 na 8500. A powiedz mi, taka dygresja, jak się w ogóle gotuje na takiej wysokości, obsługuje Prosto, się maszynkę z butami. ale to wszystko działa? To nie ma problemu No, tam trochę? jest problem. Nie chcę, no, przy No. dużych, niskich temperaturach nie chcę wychodzić ten gaz, A widzisz, bo no. on nie jest lotny. Ale są na to metody, nie? Podgrzewa się świeczką, kartusz, co jest niedozwolone, ale wszyscy tak robią. Aha, czyli na Żeby gaz, go żeby się trochę ogrzać, podgrzać, wtedy żeby do się góry. tak, żeby łatwiej wyszedł. A potem, jak już wyjdzie, się rozgrzeje na namiocie, to już potem jest ok. No i ruszyłem do szczytu, byłem, już nie pamiętam, który na szczycie, gdzieś o 12 czy o pół do 12. I a teraz nie pamiętam, czy miałem radiotelefon. Chyba nie. No w każdym razie, schodząc, a to jest zima jednak, krótki dzień, wiedziałem, że mogę mieć problemy z zejściem, bo ten kręgosłup zaczął mi doskwierać w zejściu. No, przy wspinaniu również, tylko już w wspinaniu tak nie czujesz tego. Natomiast przy zejściu, kiedy się jest uderzenie raków o lód, to wtedy tam jest uderzenie, prawda, na Idzie po TH8, całości, no. TH8, bo taki miałem uszkodzony krąg po wypadku na Bhagirathi w Indiach. I muszę powiedzieć, że mi to strasznie wolno to schodzenie szło, dlatego że ja musiałem odpoczywać co chwilę, bo po iluś tam uderzeniach czekana musiałem się zatrzymać, żeby na chwilę ten ból mi ustał, żebym znowu mógł pójść. No to takie, to jest normalne. Jak boli, 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 to człowiek mówi, no nie, muszę za chwilę się zatrzymać, I prawda? oczywiście bez leku, bez niczego nic na ból nie ma. Nie, tam nic nie miałem. No i to tak wolno schodziłem i tak myślałem, ja nie zejdę tego do namiotu, to będzie niedobrze. Już się robiło prawie, że ciemno, szarzało. Ale ten namiot właśnie ratował, prawda? A już byłem w hipotermii, bo już się zrobiło zimno strasznie. I miałem już takie drgawki, że. No i wtedy przyznam się, że stało się coś, co mi strasznie pomogło. To znaczy, zobaczyłem, że ktoś idzie z kotła zachodniego w moją stronę, jakiś taki punkcik czarny. Tylko my tam byliśmy w tym momencie. Znaczy, oni w trójkę, ja w górze. I muszę powiedzieć, że to mi dodało jakiegoś takiego powera, że ktoś w ogóle idzie w moją stronę. To, mimo że to nie mógł mi ktoś tam, nie wiem, podać rączkę, ale jednak to psychicznie jest bardzo ważne, nie? Takie partnerstwo psychiczne nazwałbym to, że jednak ktoś idzie, to wtedy człowiek dostaje takiej drugiej pary, prawda, że muszę zejść, bo ktoś idzie w moim kierunku. No i rzeczywiście, już był wieczór, jak zszedłem do namiotu, Leszek cichy, mój partner. Leszek. Widocznie oni mnie obserwowali, mimo że Leszek miał tam trochę ze zdrowiem problemy. No, miał problemy w sensie może ataku szczytowego, ale do tej trójki widocznie dał radę. No pięknie uważam, nie, że partner Wyszedł po ciebie wyszedł na do to mnie spotkanie. i już gotował herbatę. Ja miałem takie drgawki, że pamiętam, wszedłem do śpiwora, bo tam przyniósł śpiwór. Czyli to Był był śpiwór. obóz trzeci. Jaka to jest wysokość? 7300? 7300 to było. To po prostu nie mogłem opanować tej drgawek. Organizm okazuje się, że on się broni się wprowadzając organizm w Hipotermia, drgania, nie, w no. hipotermię. Nie wiedziałem, że to tak długo może trwać. No ale no, fajnego Sylwestra spędziliśmy z Cichym. Pierwsze wyjście zimowe, pierwsze solowe, pierwsze solowe, pierwsze zimowe, tak. Słuchaj, I dla pierwsze jakich... z gorsetem. Chyba nikt z gorsetem chyba nie Właściwie ja chodził. nie słyszałem, żeby ktokolwiek się porywał na No Himalaję nie, z no jeszcze z gorsetem. gorsetem to. Też nie słyszałem, żeby jakikolwiek... Znaczy, ucieczka ze szpitala Ale słyszałem, ale żeby od razu potem jechać w skały, to nie słyszałem, to było powiem. cenne, że oni mnie obserwowali przez lunetkę i widzieli,
że mi idzie słabo to schodzenie, że ciągle się zatrzymuję, Dlatego że cię ruszył, tak? dlatego cię ruszył, myślę. No taki wspaniały Co, ja przykład po herbatę i coś prostu. do jedzenia? No w sumie najważniejsze rzeczy, żeby... Jedzenie tam się nie je w takim momencie, trzeba się tylko napić Tylko herbaty napić się. gorącej. No i następnego dnia w dół do bazy byliśmy po zwodach. To był rok 89? Czy już 9? Ósmy, to był, no jak zaszliśmy, to już był pierwszy nowy rok. 89 już był, tak? Tak, to już był nowy rok. Dobrze, i teraz tak, to było też samotny atak, ale to jeden z twoich wielu samotnych, szczytowych ataków. Co tam jeszcze miałeś? Daulagiri? Samotne? Daulagiri też samotny zrobiłem, solo. Który rok? 90. ubiegłego wieku. Znaczy tam była sytuacja taka, że ja najpierw szedłem też zresztą samotnie. No. Właśnie mnie zaczął interesuje, czemu sam? Nie No wiem. Jest ekipa, jak to się dzieje, że często Krzysztof Wielski zostawał sam z górą, którą trzeba było Nie wiem, pokonać? myślę, że Daulagiri to była sytuacja taka, że ja wcześniej wspinaliśmy się tam w takim trójkowym zespole, ale już byliśmy wysoko i ja chciałem koniecznie pójść do szczytu, oni nie chcieli pójść, bo uważali, że trzeba jeszcze się zaklimatyzować, ja mówię, a spróbuję pójść. I wszedłem, zszedłem do nich, zeszliśmy razem, miałem szczyt zaliczony jak gdyby, drogą normalną, no ale potem moi przyjaciele jeszcze byli w bazie, chcieli się wspinać. No więc nie mogłem powiedzmy opuścić ich, powiedzieć do widzenia, bye bye, A to ja już byłeś wszedłem. zrobiony, tak? Ja byłem z tego, nie, nie, tak nie można było zrobić, w związku z tym oni nadal działali na tym filarze. A ja sobie tak myślałem, co by tu zrobić i poszedłem. Tak sobie pomyślałem, że może by tą wschodnią ścianę się przymierzyć do niej, bo tak piękna jest ta ściana. No i poszedłem pod tą ścianę, któregoś dość wieczoru tam doszedłem. No i tak. No to tym razem postanowiłeś w ogóle jeszcze wieczorem wyjść, tak? Czyli nie, nocne nie, bo spinanie chciałeś zrobić? chodzi o to, żeby było zmarznięte wszystko. Żeby były twardy lód, nie? Ale tak, ale podejście nocą chciałeś zrobić, rozumiem? Tak, ja w ciągu dnia doszedłem tam pod tą ścianę, bo to trzeba było przejść kawałek drogą normalną, potem zejść pod wschodnią ścianę, bo to jest inna. Tu się wspina, to jest ściana wschodnia, jest z lewej strony. No i tam poczekałem jeszcze, nie pamiętam, do 10, może 11 w nocy, żeby tak jeszcze się to dobrze zaczął mróz chwytać. No i co, dwie dziabki do góry, no. Całą noc się wspinałem. I gdzieś tak do czwartej po południu jeszcze. Po drodze pamiętam, się zatrzymałem i próbowałem, nie? Chyba ugotowałem sobie. Miałem maszynkę i garnek. Nie wiem, po co ja to wziąłem. Zamiast jakiś termos wziąć. Ale jak się okopałeś w ogóle na ścianie w na środku ścianie? nocy? No, i co? Nie, to nie, w środku nocy to nie było, to było rano chyba, czy tam przed południem. No nic, czekany wbiłem, wyrąbałem półkę, odkręciłem kartusz, tam się ugotowałem. No i dalej, no potem miałem dużo problemów z wyjściem, bo wydawało mi się, że będzie łatwe wyjście do grani. Okazało się dosyć skomplikowane i tam się trochę najadłem strachu, że tak powiem. Emocji tam miałem tyle, że no, przeżyłem tam trochę. Bo tak mi się wydawało w pewnym momencie, że jestem w pułapce, bo nie mogłem wyjść z tej ściany. Ja nie miałem niczego, tylko dwa czekany. Z kolei zejście byłoby niemożliwe tą ścianą. No i to takie, masz czasem poczucie, że się wpuściłeś w pułapkę. Nikt ci tam nie pomoże, nie? No jak z tej pułapki wyjść? Nie się udało, ale no, było ciężko. O której byłeś na szczycie? Ja nie byłem na szczycie. Byłeś? Bo ja już wcześniej byłem na szczycie. Okej, okay. Aha, a to teraz, chciałeś sobie znaczy zrobić... ja bym może poszedł do szczytu, ale zaczął padać śnieg, bo to już było pod wieczór, jak zaczął padać... A, to jeszcze by się pogoda załamała, tak? Tak, to w ogóle nie, przez noc i pół dnia było pięknie, nagle to po południu się zaczęła przyjść pogoda, zaczął śnieg padać, taki wiatr ostry. Wiedziałem, że ja już się cieszyłem, żeby tylko do grani dojść. No musiałbym potem jeszcze z 2 godziny, pewnie może godzinę do szczytu. Ale w tych warunkach to pomyślałem, że skoro byłem już na szczycie, prawda, to drugi raz nie chciałem ryzykować. Mi chodziło bardziej o to, żeby tą ścianę pokonać. I przenocowałem właściwie w takim namiocie właśnie tam naszej wyprawy, która niżej była. Namiot był i na 7 chyba 300 gdzieś przenocowałem i następnego dnia zszedłem do bazy. No udało się, ale to powiem. To jest trudne do wytłumaczenia często. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Miałem może potrzebę no sobie trochę adrenaliny więcej dołożyć, emocji więcej, bo to jednak te emocje są dużo, no, na pewno większe, prawda? Kiedy człowiek sam w ścianie z 2 czekanami i w rakach tylko. No to tak trzeba te parę tysięcy uderzeń tymi czekanami tam
Bez asekuracji to też, no wystarczy, że spadnie gdzieś jakiś kawałek lodu czy kamień Koniec. i można się tego. No, trzeba mieć szczęście, no, do wspinania również. No ale jak wspominałeś, że ostatnio jesteś szczęściarzem. Tak, no właśnie tutaj też szczęście mi I dopisało, szczęście pomaga. bo no. A słuchaj, jeszcze tak właśnie miałem zapytać, bo dużo się mówi o tej aklimatyzacji, ale nie wiem, czy właściwie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, jak wygląda taki proces aklimatyzacji w Himalajach No właśnie, bardzo bo. proste, ja myślę, dlatego że organizm się broni przed brakiem tlenu i produkuje więcej hemoglobiny, zagęszcza krew po to, żeby więcej przyswoić tlenu, prawda? Jest więcej hemoglobiny, to więcej przyswoi tlenu z tej atmosfery, gdzie jest mało tlenu. Na 8000 już jest 1/3 tlenu tylko. Więc to jest problem, ale oczywiście gdyby postawić kogoś tak teraz na 8000, to nie wiem, 15 minut i umrze, prawda? Ale można ten proces wydłużyć. I na tym polega aklimatyzacja, że organizm trzeba przyzwyczaić do wysokości, prawda? Że się wchodzi gdzieś wyżej, tam, nie wiem, 600 metrów nad bazę. Jak człowiek tam, głowa oczywiście zaczyna boleć, bo to jest normalne, że jak jest mało tlenu, to główka tam puk, puk, nie tak, puk, 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 puk. No i wtedy trzeba jakoś przespać noc, albo przemęczyć się, albo wziąć tabletkę senną, żeby, bo wtedy organizm jak śpi, to bierze mniej tlenu, prawda, pobiera. To jest też ważne. Lekarze oczywiście to nie zalecali tego, ale myśmy często brali tabletkę po to, żeby mnie głowa nie bolała. Na drugi dzień już było ok. Po zejściu do bazy, następne wyjście robiło się do tego miejsca i jeszcze już było ok. Żadnych tam problemów. Znów jakieś tam 500, 600 metrów, nie wiem, wyżej, znów nocleg i znów zejście. I w ten sposób, jeśli się tak ma za sobą te zrobione te 20 tysięcy metrów czy 15, to można powiedzieć, że organizm jest zaklimatyzowany. Tak, ja myślę, że na niskich 8000 trzeba byłoby spać gdzieś na 7300, nie niżej. To w zasadzie w to ten sprawy miarę bezpieczne wejście, prawda? Dla wysokich 8000, no to 7800, 7900 by trzeba spać. Tak zresztą było, praktyka pokazała, że tak trzeba było spać. To już nie jest takie proste, ale można organizm przyzwyczaić do działania wysokości. Dlatego też szerpowie, na przykład, którzy żyją na dużych wysokościach, są lepiej przystosowani, bo oni cały czas żyją, prawda, na dosyć dużych wysokościach i mają ten handicap, że lepiej się czują w strefie, gdzie jest mniej tlenu. No, jeszcze tutaj też decyduje o tym VO2 max, czyli ten współczynnik taki przyswajania tlenu, się liczy w mililitrach na kilogram wagi. Można zbadać. Myśmy do Szwajcarii właśnie robili te badania też. Teraz to chyba powszechnie się robi te badania. No, takie tak zwane wysycenie. Tylko to jest taka, to wysycenie, które teraz używamy, to jest takie, no, nazwijmy amatorskie. Natomiast Zdobywa się z prawdziwe podkładką badania lodu. to są z maską, bieżnia i monitory, i tam w ogóle to krew pobieranie. No, to jest dosyć skomplikowane, to, ale można to zbadać. I oczywiście ci, którzy mają wysoki ten VO2 max, to są uprzywilejowani bardziej, prawda? No bo genetycznie nawet ktoś ma niski, a ktoś ma wysoki. No, ten, kto ma wysoki, znaczy, że więcej przyswoi tlenu, prawda? No domyślam się, że masz wysokie, Ja tylko jak miałem wysokie? wysoki, no miałem bardzo wysoki, można powiedzieć, A jak na tą porównywałeś się nie grupę. z kokuszką na przykład? Ja miałem wyższe od Jurka, Wyższe miałeś. no. Ale to nie jest tylko Ja wiem, że to nie ma pewnie większego jedyny element. Ja bym powiedział, tak. że mojemu organizmowi było łatwiej, o, tak bym powiedział. Się dostosować, zadaptować. Tak. Przez to, że miałem wyższy VO2 max, ale na przykład Reinhold Messner miał bardzo niski na tych badaniach, bo on też tam był na tych badaniach. Ale tak jak widać, to nie jest jedyny Nie jedyne element, to nie jest kryterium, jedyny oczywiście. element, który decyduje. A jak. Ile czasu najdłużej byłeś powyżej, nie wiem, 8000 metrów? Na przykład No, słyszałem, że kokuszka żartuje mi kiedyś się. spędził 3 doby powyżej No to ja 8000 i. też miałem z Heizerem raz, dwa też, 3 doby, 3 nocy, 4 doby. 4 doby. Trzy, no, 3 doby, 3 noce, ale no 3 noce powiedzmy. Z Arturem, tak. Na południowej lotce tak spędziliśmy z Heizerem. No ale byliśmy dobrze zaklimatyzowani, bo ta wyprawa była bardzo długa i trudna. To myśmy tam zrobili. Tak. Tak, że byliśmy bardzo dobrze zaklimatyzowani. To dzięki temu mogliśmy tak długo tam działać, bo tam było dosyć trudno. I bo natomiast gdybyśmy za szybko, no to 8500 ten jest wysoko, to nie dalibyśmy rady. Zresztą i tak nie daliśmy rady, bo się wycofaliśmy z 8300. Mówisz o tak ciężkich wyjściach, że to jest tak proste, Nie. że to po prostu to się dzieje. Dla ciebie to jest tak naturalne, jak nie, dla niektórych jazda proste, co samochodem, ty. jazda konno, żeglarstwo. Wiesz, to tak To jak jest takie zawód, no. środowisko naturalne, że to jest coś Jeśli tyle niesamowitego. spędzasz czasu w górach, to potem się dostaje takie, jak zawód. Spędzasz czasu, ale słuchaj, jak to było, że
dosyć swobodnie wyjeżdżałeś się za granicę. Jak zdobyłeś paszport? My mieliśmy paszporty sportowe. To Trzeba była nam ta młodym nasza. wyjaśnić, co to jest paszport sportowy, No przecież nie, my on nie miał tylko wiemy. taką S-kę. Normalny paszport, tylko miał takie S. Czerwone, pamiętam, czy jakieś tam. I zaletą tych paszportów było to, że one były składowane w Centralnym Ośrodku Sportu. Tak jak wszyscy sportowcy. Wszyscy sportowcy w tamtym czasie mieli paszporty zdeponowane w Centralnym Ośrodku Sportu. I można było ten paszport pobrać z Centralnego Ośrodka Sportu na podstawie zatwierdzonych wypraw przez roczny taki był harmonogram wyjazdów. No i tam była aprobata, numer taki i taki. Pismo do COS-u, proszę wydać paszporty, zawodnicy jadą gdzieś tam. Przyjeżdżał, jeden jechał, brał paszporty, przywoził do klubu, mieliśmy paszporty i niedługo, nie? Bilety tylko kupić. Także to było duże ułatwienie, bo to dotyczyło całego sportu, nie tylko wspinających się, prawda? A dzięki temu, że naszą dyscyplinę włączono do Ministerstwa Sportu, więc podlegaliśmy takim samym przepisom jak piłkarze, siatkarze, lekkoatleci, nie było żadnej różnicy. Ale oprócz wyjazdów sportowych mogliście też paszportu używać na swój użytek prywatny? Tak, ale to trzeba było mieć osobny paszport, no. A nie A, było to tak nie jest prosto, tak nie. prosto. A, Nie było my tak młodzi nie prosto. wiemy, nam trzeba tłumaczyć Nie takie było rzeczy. tak prosto. Paszporty prywatne to trzeba było składać wnioski, a nie tak łatwo czekać, no nie takie proste. No mówię, no my młodzi nie wiemy. No wy nie wiecie No, tego, jak to było, kiedyś to że nie był było kiedy. paszportów w domu, nikt nie trzymał, prawda, bo nie było tych paszportów. Na komendzie policji czy gdzieś w biurze paszportów były, nie. Natomiast my mieliśmy to ułatwienie, no bo inaczej to rzeczywiście byłoby trudno wyjeżdżać, organizować wyprawy, czy gdzieś, jakby każdy się miał starać o swój paszport prywatny, to by trwało to pewnie miesiącami. A tutaj, no paszport był gotowy, tylko trzeba było go pobrać. Ale gdzieś chyba Andrzej Zawada miał taką przygodę, że mu paszportu nie wydali. Jakieś książki poszło, coś takiego? Kojarzysz historię? Nie kojarzę tej historii, ale myślę, że to chodziło o tak zwaną sprawę taterników, którzy przez Tatry tam przemycali z kultury paryskiej Coś było, myślę, że takiego. jakieś wydawnictwa zachodnie, które, prawda, uderzały w Polskę Ludową albo coś tam i on, Andrzej się tym nie zajmował, ale jeden z jego przyjaciół chyba się tym zajmował, no w związku z tym jakieś tam miał problemy z tym. Ale myślę, że to się potem wszystko jakoś tam Nie, potem się unormowało. No ale jednak unormowało. mimo wszystko na system trzeba było uważać, bo jak się system zdenerwował, to system mógł nie wydać, tak? Tak, mógł nie wydać, ale powiem ci, że tam system się tak bardzo alpinistami nie interesował, bo to taka była, no umówmy się, niszowa działalność, tam jacyś alpiniści tam drapią się tam, gdzie ich nie swędzi i Tak. tam Nie byliście groźni, jak się bardziej zdobyliście, to patrzyli, byliście tak, bardzo bardziej fajni patrzyli pewnie. na kolarzy, piłkarzy, na innych tam, prawda? Natomiast my to byliśmy tacy outsiderzy trochę, patrząc na Ministerstwo Sportu i całe szczęście, że nie przykładali wielkiej uwagi do nas. Tak, dzięki temu mogliście robić swoje. Zarabialiście malując kominy, jakieś tam prace wysokogórskie na wyprawy, ale żeby tą karawanę całą, ten sprzęt przewieźć, żeby to mogło przelecieć na drugą stronę świata, to jakie to są w ogóle pieniądze? Jakie to wtedy były Ja pieniądze? nie Jak wiem, bo by to odnieść na to teraz? były inne No właśnie. pieniądze, to mi jest trudno powiedzieć. No. No, ale prawdą jest, że mogliśmy, że byliśmy w stanie na tych pracach wysokościowych zarobić te pieniądze. Dlatego, że one były nieopodatkowane, bo nie wiem, czy jeszcze jest, chyba jest do dzisiaj, nie we wszystkich może dziedzinach, ustawa, która zwalniała z opodatkowania, jeśli pieniądze kluby sportowe przekazywały na działalność statutową. Czyli nie pobieraliśmy tych pieniędzy do kieszeni, jak gdyby, tylko to były pieniądze klubowe. Klub je wydawał, Tak, no. i klub I wydawał na wtedy wyjazdy, tak? mieliśmy dosyć duże pieniądze. Poza tym te prace były bardzo dobrze płatne, powiedzmy, tam trochę oszukiwaliśmy. Wiadomo, nie było tych, nikt nie budował tych platform żadnych tam ani o tych platform takich do No to, malowania, bo oni się na no linach tak, no wszystko bo robili, w to. związku z tym, a kosztorysowaliśmy tak, jakbyśmy budowali, prawda? Więc to tam trochę było tak. No ale dzięki temu te pieniądze były dosyć duże, wystarczały na pewno na bilety bez problemu lotnicze, na zakup sprzętu, żywności. No i to było najważniejsze. I myśmy bardzo dużo wozili z Polski wtedy, nie? Albo samochód ciężarowy był ładowany, albo jechał samochód ciężarowy, ale najczęściej zdarzało się, że był ładowany na statek i przypływał do Bombaju na przykład, z Bombaju kierowca wybrał, jechał przez całe Indie do Nepalu.
No później, w późniejszych latach już więcej transportu było cargo, lotnicze, prawda? No tak, ale jeszcze w tych takich latach 80 to prawda było, że połowę braliście po to, żeby sprzedać? No to nie jest prawda. To niektórzy moi koledzy z naszego środowiska tak twierdzili, ale to jest nieprawda. Jest to nawet w literaturze opisane, że był przemyt. Ja przynajmniej w moim otoczeniu, ci koledzy, z którymi ja jeździłem, to nigdy tego nie traktowali w sensie, że to było jak gdyby gwarantem powodzenia wyprawy. To oczywiście ktoś tam wziął butelkę whisky czy dwie, jakąś, nie wiem, aparat fotograficzny, żeby go sprzedać, ale to wydaje mi się głównie chodziło, żeby, nie wiem, zarobić parę dolarów i przywieźć do domu dla rodziny, która zostawała i nie ten. Natomiast tych zarobków by się nie pokryło kosztów wyprawy, absolutnie nie. Wiem, to Także wiadomo. to niestety w literaturze to było tak opisane, że dzięki tym przemytom mogła wyprawiać. Nieprawda. To byś musiał przewieźć dwie ciężarówki Nie, to jakieś ja tam. bardziej myślałem, że dzięki tym przemytom można było mieć kasę, że po powrocie do domu coś No nie, to zostaje ja dla mówię, no w tym rodziny, sensie. Nie nie? wiem, być może byli tacy, którzy przemycali zawodowo i nawet wiem, że byli tacy, ale tam, gdzie ja jeździłem, to nigdy z tego nie było jakichś takich pieniędzy, które by umożliwiały. Raczej, jeśli już coś robiliśmy, to rzeczywiście, ale to nie był przemyt. Nie wiem, co był przemyt. Po prostu sprzedawaliśmy sprzęt, bo myśmy dosyć dużo więcej kupiliśmy sprzętu, bo mieliśmy te pieniądze w klubie, No. za które mogliśmy kupić coś na wyprawę. No to kupiliśmy trochę nadmiarowo, prawda? Więcej lin, więcej śpiworów, więcej namiotów, materacy, które potem nam już nie były potrzebne, to dużo się z nich sprzedaliśmy w Katmandu, więc mieliśmy pieniądze na zapłacenie tragarzy. Prawda? Bo głównie chodziło o to, żeby tragarzy zapłacić. No bo żywność mieliśmy tam, poza tym dokupowaliśmy tam żywność, żeby była tania. Trzeba było tylko zapłacić royalty w dewizach. I to był problem, ale w latach 80. czasem było tak, że my otrzymywaliśmy z Narodowego Banku Polskiego, były takie przydziały dewizowe dla klubów na opłacenie na przykład szczytu, prawda? Bo to trzeba było zapłacić w dewizach, czyli Jeszcze musisz nam powiedzieć, dolarach bo amerykańskich. Natomiast reszta to była złotówki. No jak złotówki w Nepalu no wydać? tak, Nie no to da bez się. sensu, tylko No dolarów, prawda? to trzeba było albo wziąć śpiworu trochę i tam namiotów i sprzedać. Mieliśmy rupie nepalskie, za które mogliśmy zapłacić tragarzy, prawda? No właśnie, bo nie wszyscy mają świadomość, ilu takich ludzi jest potrzebne, żeby przenieść to wszystko. Zależy od wielkości wyprawy. No. To różnie bywało. To tak na głowę wychodziło czasem z 10 ładunków albo i więcej. No bo to jednak wyposażenie bazy, kuchnia. Kucharz też musi mieć przecież No namioty, kuchnie, jakieś tam ryż, nie ryż, gary. No to w bo też się ogóle to jest doczytywałem, cała, że nie czasami mówiąc już o naszym. 300 osób jest potrzebne, żeby to wszystko No to przenieść. przy dużych wyprawach, to Takich bardzo narodowych, które. zimowych, dużych, tak. No może nie 300, mieliśmy tam na zimowej prawie może z 200, 220, ale tym bardziej, że zimą są obniżone te limity. Oni mogą nosić tylko 20 kg. W sezonie letnim myśmy po 30 im dawali więcej. I stąd się robi ilość ludzi po prostu Było zimą, przecież tak? ilość ludzi. Poza tym trzeba zimą, trzeba było nosić, na przykład w Pakistanie takie są przepisy, że trzeba nosić żywność dla tych tragarzy. Czyli jest, my używamy 150 tragarzy, a 70 następnych niesie żywność dla tych 150, czyli już 220. No bo oni worki z ryżem, z mąką, nie, to oni noszą jak gdyby dla siebie, bo ileś tych biwaków po drodze, szczególnie w Pakistanie jest, nie wiem, 6, 8 nocy muszą spędzić na lodowcu gdzieś, no bo muszą sobie ugotować to, prawda? No i tak co dzień ubywa paru, nie? Bo jak tą mąkę zjedzą w postaci ciapatów, czy to. No, ale to kiedyś było, kiedyś to była taka dosyć duża przygoda, bo to było trzeba wszystko samemu się zorganizować. Dzisiaj agenci są w stanie bardzo to sprawnie zrobić i już ten element tej takiej przygody, jeśli chodzi o dojście do gór, to już zupełnie zmalał bardzo. Bo ci agenci już są dobrze rozwinięci, doświadczeni, już wiedzą, jak to robić. W zasadzie przyjeżdżają uczestnicy wyprawy, w zasadzie mają wszystko gotowe, kuchnie, wszystko przygotowane. A tak to trzeba było samemu robić zakupy, gdzieś po sklepach szukaliśmy, co może to kupić, może to kupić, tam pakowanie, ładowanie. A tak to płaci się agentowi, agent odpowiada za to, on wie, co ma do tej bazy zanieść, prawda? Jaką żywność, ile dni, ile osób, prawda? A wcześniej to myśmy sami mieli karteczki, listy i tam mówię, 10 puszek, tak nie, to ale mamy przecież mielonkę, to kupimy tylko 5. Rybek, aha, takie rybki, mamy 15, to może 30 dokupimy jeszcze, albo coś tam, prawda? Bazowaliśmy też na miejscowej żywności, ale tam była bardzo, w tamtym czasie przynajmniej była bardzo prosta, tylko można było kupić ryż, mąkę, jakieś niektóre konserwy, warzywa niektóre, ale też nie za wiele, bo to w tym kraju niewiele można było kupić tam olej, o.
No, jeszcze nawet po drodze można było czasem Nepal na przykład dokupić też w tych A wioskach. powiedz mi, czy to prawda, że instalacje bimbowniczą kiedyś założyły kukuczka? A, to tam jest tak, to jest Ale to jest ale serio? rodzaj anegdoty, tak, ale to nie na wyprawy, on to założył jednemu z naszych przyjaciół pakistańskich, bo Czy rozumiem, że oni mieliśmy się tam między wielu takimi ludźmi nie przyjaciół, znali? również ludzi, którzy pracowali w armii, Oczywiście, jak dwóch bo... facetów rozmawia, to trzeba było zejść w końcu na alkohol. No i teraz przechodzimy do rozmowy o bimrze. No. Znaczy, to tu Jurek odniósł duże sukcesy, myślę, Ale w w tej tym branży sensie, też, tak? no, nie, ja znam tylko jeden wypadku naszego jednego przyjaciela. Znaczy zakładą, no pokazał jak to się robi, prawda? Bo oni wiadomo, muzułmanie dosyć trudno jest zakupić alkohol, prawda? A w te wyższe klasy jednak, no, że tak powiem, nie przestrzegali do końca, prawda? Zasad islamu i w związku z takim trudnym dostępem wtedy do alkoholu, no, się bardzo ucieszyli, że można to na przykład z ryżu zrobić coś takiego, albo, prawda? Albo z ziemniaków. Także tam jakaś destylatornia pewnie powstała. Ja nie brałem w tym udziału, ale wiem, że Jurek miał sukcesy. Sukces. No i nie tylko sportowe, ale No i właśnie. no, trzeba oddać. No, Jako... A trzeba powiedz tak, szerzyć nową technologię, prawda, w dokładnie tak. A świecie. powiedz tak, między nami facetami, tak lubią sobie posiedzieć przy naszych wyrobach? Jurek? Spirytu? No, znaczy w ogóle Nepalczycy. Nie, Nepalczycy tak, ale nie, on to nie w dużym wymiarze powiedziałbym, tak, ale oni tak, zresztą to wynika też tam z sytuacji, są biedne, były społeczeństwa wtedy i alkohol był drogi, nie, i oni nie byli nauczeni tak sobie gdzieś tam. Natomiast tak jak mówię, to zawsze tak jest, że religia jest dla ubogich, prawda? Natomiast ta wysoka klasa, z którą często mieliśmy do czynienia, z tymi oficerami różnymi, bo tam oficerowie przeważnie na wyprawach byli łącznikowymi, no to oni za wysokimi murami mieszkali, nie? No i tam nie brakowało niczego. A właśnie, a propos oficerów, bo... A jednak wrócimy do Everestu, ja mówię, że nie będzie ani słowa o Everestie, ale wspominaj, że wam się kończyło to pozwolenie, mieliście 2 dni, zrobiliście szczyt, wracaliście. A co się dzieje, jeżeli na przykład byście zrobili ten szczyt po... No, przesunęli tę datę. Myślę, że nic by się nie stało. No bo To? zima jest zimą. Może nie wiem, może byśmy dostali jakąś karę administracyjną, bo to nie można. Nie można, ministerstwo nie mogło powiedzieć, że nie byliśmy na szczycie. No, jeśli byliśmy na szczycie zimą, to byliśmy, prawda? Natomiast być może był jakiś, myślę, że kierownik wyprawy mógłby dostać jakąś karę zakazu wjazdu do Nepalu na 3 lata albo na 5, albo jakąś tego typu. Ale myślę, że takie jakiegoś karania takiego, no, to, że ktoś wszedł wcześniej czy później, no, umówmy się, no, to trudno by nie było jakiegoś takiego przewinienia wielkiego, nie wiem, związanego z, no, z tym, tylko z niedochowaniem terminu, bo oni taki, bo to była zresztą pierwsza wyprawa zimowa taka na 8 tysięcy i oni w sumie nie wiedzieli, jak długo ma to trwać i tak sobie ustalili ten termin, 15 lutego, im się wydawało, że to okej, okay, no, a my nie zdążylibyśmy do 15, więc sądziliśmy, że co najmniej do końca lutego powinno być to zezwolenie, ale jak wiadomo, zgodzili się tylko na 2 dni. No i mieli pecha, bo myśmy wykorzystali te 2 dni, bo może myśleli, że nie wejdziemy, to będzie więcej chętnych w następnym roku, prawda? Może tak rozumiem, nie wiem tego, no ale mieli Tak pecha, marketingowo podeszli do mieli pecha, sprawy. bo im zrobiliśmy psikusa i weszliśmy 17, w ostatnim dniu zezwolenia. No więc już nie mogli się wycofać, otrzymaliśmy oczywiście certyfikaty, że zdobyliśmy Everest zimą 17 lutego. Jeszcze mam do siebie takie pytanie, zmierzając ku końcowi. W tych 9 latach, mniej więcej oczywiście, jak to rozmawialiśmy, masz taki rok, który szczególnie jakoś miło wspominasz, masz jakieś zachowane w pamięci, że w tym roku było tak, że już nigdy wcześniej i nigdy później nie było tak To fajnie, zależy nie pod wiem. jakim kątem myśmy rozmawiali. Jeśli chodzi o taką. Nie, weźmy na przykład przyjaźń, bo to często jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, wspominałeś, że tutaj byłeś górskich przyjaciół, że tam pojechałeś na inną To górę, muszę miałeś powiedzieć górskich tak, przyjaciół. miałem taki zespół na początku lat 90. bardzo fajnie, gdzie właśnie wtedy zdobyliśmy Choyu, Szepangmę. No świetny zespół. Mały zespół, jeszcze dwójka Włochów do tego i czterech Polaków, czy pięciu. No świetnie taki kumpelski wyjazd, bo tym bardziej nam się udało wejść. I Choy zrobiliśmy, i Szyszapangmę na jednej wyprawie. Przenieśliśmy się z jednego miejsca na drugie. To jest strasznie ważne, ja uważam, No z to kim się chwalmy, kto jedzie. tam był? Co się działo? Powiedz nam jeszcze tak na zakończenie Co się takiego tak, działo? no No także nie, tak. bo był mały zespół i taki, no nie wiem, to jest również, to jest też ważne nie tylko na samym wspinaniu, ale na życiu w bazie.
No bardzo to często życie spędza się w bazie. I to też jest ważne, co kto robi, o czym mówi, jak spędza czas, o czym rozmawiamy, co czytamy. No świetny, to był naprawdę fajny zespół. Bo to i Mariusz, i Piotrek Pustelnik, i Zbyszek Terlikowski, i Marko, i Krystian. No, taki fajny, bo oczywiście wspinałem się pod Gaszybrumach, byłem z czołowymi zawodnikami wtedy światowymi. Jak Ed Wisturs, czy Carlos Carsolio, czy Rob Hall. To była czołówka światowa wtedy, ale tam już nie było takiej chemii, bo to były już postacie wielkie, prawda? Oni przyjechali po to, bo wiedzieli, że jest okazja zdobyć dwa szczyty, bo ja miałem zezwolenie na dwa szczyty. To traktowali to jako okazję, trzeba przyjechać też wejść, prawda? Bo oni chcieli zdobyć koronę Himalajów, ale to świetni faceci w ogóle, prawda? Tylko no, jednak muszę powiedzieć, że w tamtym czasie bardzo, teraz może mniej, bo teraz jesteśmy, staramy się być już Europejczykami, ale wtedy jednak to słowiaństwo się wyróżniało od Zachodu. Niby chrześcijanie, tak? Ale jednak mieliśmy inne zwyczaje, inny sposób spędzania czasu, inaczej postrzegaliśmy niektóre sprawy, inaczej się zachowywaliśmy. Tak jak mówię, dzisiaj to już pomału się zacierają. Jeszcze są różnice, prawda? Ale pomału się zacierają. Natomiast wtedy to, skąd przyjechałeś, to jednak odróżniało nas, prawda? I lepiej się czuliśmy naszym. Co nie znaczy, że się nie odwiedzaliśmy, jak były dwie, trzy wyprawy, to bardzo No chętnie. to My do oczywiście, Hiszpanów, Hiszpanię do trzeba się Belgii, Bengowie integrować do przecież nas. na. Wieczorami nie ma co robić, to oczywiście były, prawda, opowieści, była tam grolska herbatka, no wesoło, prawda? No ale potem niestety rano trzeba było nad ranem o 4 wyjść do góry, prawda? Także to nie. A powiedz mi jeszcze, no właśnie, jak się czujesz tak dobrze w opozycji, taką swoją grupą, swoją ekipą, jak zawsze mówisz, że podkreślasz to, że przyjaźń w górach jest ważna, że jesteście górskimi przyjaciółmi, nie tylko górskimi. Tydzień sypie, tydzień nie można wyjść. Co robicie? Książki, Książki. szachy, Walkman. Wtedy Walkmany się słuchało, bo nie było innej muzyki. Filmów nie było, można, nie było filmu w ogóle. Niektórzy pisali, ale dużo książek. Ja zwykle zabierałem wszystkie książki, które nie przeczytałem, a bardzo mało nie miałem czasu czytać, no to do plecaka czy do bębna i na wyprawę, no bo wtedy jest dużo czasu. Wieczór, szósta, siódma, kolacja i nie ma co robić, to książka, prawda? Problem polegał czasem na tym, że przed wyprawą koledzy nie ustalali, kto jaką książkę bierze. I się zdarzyło na przykład, że okazało się w bazie, że jest sześć takich samych książek. Albo cztery, nie? Że niepotrzebnie niesionych, bo mniej więcej była moda na pewną literaturę, no i tak wszyscy tam zabierali, prawda? I książki, szachy były bardzo modne, karty były bardzo modne też. Nie, czasem nawet na pieniądze, ale rzadko. Ale głównie karty. Karty, szachy, opowieści, śpiewaliśmy na przykład, były takie, teraz już nikt nie śpiewa chyba w bazie. No nie wiem, Nie, mogę zapytać, czy raczej jakbyś się ostatnio no bo spotkał dwa, jak, to. bo mają laptopy, no to gdzie, do kogo śpiewać? Znaczy, Każdy no można robić ma, karaoke jeszcze no może, albo ewentualnie. każdy ma laptop, czy tam jakieś smartfona, coś tam, to tak dosyć trudno, prawda? Ale to właśnie wynikało z tych braku osiągnięć cywilizacyjnych, prawda? Łączności nie było, nikt nie czekał na żadne telefony, jakieś satelity, bo nie było nic. Listy. No, a listy przynosił goniec, raz na miesiąc przychodził z listami z Katmandu, biegł z General Post Office, brał listy, biegł do bazy, żeby przynieść, z bazy brał listy, ewentualnie biegł do Katmandu. To trwało wszystko tygodniami. Ja przyznam się, że jak byłem na Everestie, jeden list, jaki dostałem, otrzymałem od żony, to w bazie po zejściu ze szczytu. To był jeden list, jaki otrzymałem. A nie było ci ile? 3 miesiące? No nie, tak długo nie, tam na początku grudnia. No, styczeń, lutek, 2,5 miesiąca. No więcej, prawie 3. No i Himalaje się też zmieniły pod względem dostępności internetu. Nawet co, ostatnie K2. Mieliście internet, mieliście wszystko, nie? Cały czas dostęp do No, informacji, to cały czas prawda. dostęp, nie, Znaczy, ja ci powiem, do jeśli chodzi świata. o łączność satelitarną, to te zdobycze, które tylko tam pozwalają kolegom, wiesz, logować się na wszystkie te portale, to nie jest jakaś wielka zdobycz. Ja uważam, że to nawet Przeszkadzać zaczyna w pewnym przeszkadza trochę. momencie. Natomiast jeśli chodzi o łączność polegającą na tym, że można otrzymywać prognozy pogody, to jest wielka sprawa. To jest niesamowite. Co 8-12 godzin nowy forecast z dokładnym temperaturami, wiatrem, zachmurzeniem, wykresy, to strasznie ułatwia logistykę, bo nie ma pustych przebiegów. Jeśli wiadomo, że następnego dnia będzie zła pogoda od południa, no to nikt nie wychodzi, prawda? Czyli oszczędzamy siły. Natomiast w tamtym czasie, kiedy nie było tych możliwości, to nie było żadnych właściwie prognoz.
to tak patrzyło się w niebo, nie? No chmurzy się, może będzie wiać, może nie będzie wiać. Właśnie opowiadaj, że metodą prób i błędu, że No to się tak, no to, wysyłało no się to dwójkę, ktoś dwójka szedł, sprawdzała, jak się dało, to razem. szyjak, nie? To Ja myślę, że to jest wracali. też jeden z powodów, dlaczego te wyprawy były takie duże. Bo dzisiaj mając forecasty, można oszczędzać sobie siły i nie muszą być wcale takie duże już. Także to, ta era tych dużych wypraw zaciężnych to pomału mija, prawda? Takiego oblężenia góry, Tak, tak? to już pomału. No, nie mówiąc o komercyjnych wyprawach, ale to oblężenie z czego wynika, że, bo ich jest bardzo dużo, po prostu przyjeżdża. To nie, że jedna wyprawa jest taka duża, tylko bardzo dużo z tych wypraw razem tworzą no, olbrzymią społeczność, głównie pod Everestem, chociaż teraz się i na innych szczytach widzę robi tłok. No ale dla nas to, my to nazywamy turystyką wysokogórską. To nie ma nic wspólnego z alpinizmem tym klasycznym. Natomiast to, że się ludzie wspinają, nikt nikomu nie zabroni przecież, nie? Każdy może mieć marzenie jakieś i sobie wejść na Everest, nie musi być jakimś wielkim alpinistą. Ja uważam, że góry są dobrem światowym. I oczywiście, jeśli się przestrzega pewnych tam zasad, prawda, i rules pewnych, to góry są dla każdego. Alpiniści nie mogą zawłaszczyć, tak jak żeglarze nie mogą zawłaszczyć morza. To jest dobro wspólne. No tak, bo nie możemy sobie czynić ziemi poddaną. To prawda. I tym optymistycznym akcentem po raz drugi u Krzysztofa Bielickiego. Na razie będzie przerwa, nie będziemy przecież przyjeżdżać co tydzień, bo nie będziemy nadużywać gościnności. Ile można, Nie, to bo zaraz można. wyjadę. Tak. A gdzie? To Nie, jeszcze za jeszcze dużo. nie. Ja, nie, ze strachu wyjadę. Dwa razy nam się udało bardzo fajnie porozmawiać o górach, Himalajach i nie tylko, i trochę o życiu. Bardzo dziękuję, Dziękuję Krzysztofie. bardzo. Dziękuję Jak bardzo. zawsze było Zapraszam. przemiło u Ciebie. A my się widzimy w następnych filmach. Trzymajcie się.